Panie marszałku, czasem pan pewne rzeczy myli, a czasem ma rację. Na przykład uważam, że pan ma rację. Od początku się tak wypowiadałem, że to Sejm może zdecydować jutro w głosowaniu poprawek i również nad całą ustawą. Natomiast, choć zabrzmi to jako żart, chciałem powiedzieć, że ja nie cierpię na bezsenność. Przeciwnie, śpię tak mało, że zasypiam bez kłopotów. Natomiast uznałem, tu nie chodzi o żaden wykład, tylko ja nie skorzystałem nawet z połowy swojego czasu, że i tu się zgadzam z panem posłem Woźniakiem, że propozycja SLD, która legła u podstaw tego, do czego mam nadzieję doprowadzimy, może nawet jutro, jeżeli chodzi o Sejm, żeby uchylić dekret Bieruta i przyjąć tę ustawę, było od początku, żeby to był dzień zwycięstwa. Ponieważ wątek narodowy, raz, że jest on trochę sprzeczny i nie chcę się powtarzać z tym, że był to wspólny wysiłek ponad 50 państw koalicji antyhitlerowskiej, nawet jeżeli jedno z nich miało udział 80% w tym zwycięstwie, to było zwycięstwo rzeczywiście w tym sensie międzynarodowe, nie internacjonalistyczne, ale międzynarodowe. Więc w moim przekonaniu lepiej byłoby, żeby to był dzień zwycięstwa bez przymiotnika narodowy, który nieuchronnie ma interpretację zawężającą i może dla niektórych narodowy mieć właśnie rozumienie bliskie do nacjonalizmu. W każdym razie bardzo chciałbym, żeby jutro te głosowania rzeczywiście zostały przeprowadzone przez Sejm i żeby nasza Izba zakończyła to procedowanie, a być może później, jest jeszcze trochę czasu, znajdzie się wyjście dla zakończenia całej tej ścieżki prawnej. Dziękuję.